Witajcie bardzo, bardzo serdecznie w imieniu naszego Pana Jezusa Chrystusa, cudownym imieniu Jezus. Halleluja. Cieszycie się? Amen. Muszę się poprzyglądać, trochę popatrzeć. Bóg jest dobry. Amen. Wiecie, spotkaliśmy się dzisiaj dla Niego. Spotkaliśmy się dla siebie, dla Niego przede wszystkim, aby oddać Jemu chwałę. Amen. Aby przyjść, uwielbić Go, aby podziękować Mu, powiedzieć, że On jest dobry. Halleluja. Że On jest cudowny, że On dotyka naszego życia, że On przemienił nasze życie. Wiecie, gdyby nie On, to by nas nie było. Gdyby nie On, to nawet nie możemy sobie wyobrazić, co by było. Amen? Ale Jezus Chrystus, tak jak śpiewaliśmy, jest Bogiem Stworzycielem, jest Bogiem Stworzenia i jest Bogiem moim. To jest cudowne. Wiecie, co to jest za wielka radość, kiedy Bóg Stworzenia, Bóg, który stworzył wszechświat, który stworzył wszystko, doskonale to zrobił. Stworzył, mogę się pochwalić, że On jest moim Bogiem. Amen? Halleluja. I mało tego, wiecie, gdyby to było tylko to, że się mogę pochwalić. On obiecał w swoim Słowie, a wszystko, co On obiecuje, co On obiecał w Słowie, jest pewne. Amen? To On obiecał, że będziemy twarzą twarz kiedyś widzieć się, razem przebywać, razem w Jego obecności. Amen? Abyście, gdzie ja jestem i wy byli. Tak Pan Jezus powiedział. Amen? Halleluja. Bóg Ojciec tak bardzo ukochał Ciebie, tak bardzo nas umiłował, że On chce, abyśmy byli razem w wieczności, żebyśmy nie byli oddzieleni, ale już na zawsze byli razem. Halleluja. Ale mam dobrą nowinę. Już tutaj na ziemi, pomimo naszych ciał, pomimo tego, że wiecie, wiele rzeczy nas ogranicza, możemy mieć relację, niezakłóconą relację z Bogiem. Amen? Przez Jezusa Chrystusa, właśnie jak śpiewaliśmy, Barankowi cześć. Barankowi chwała, cześć za to, że On oddał swoje życie za mnie i za Ciebie. Amen? I dzięki temu już teraz możemy mieć relację, społeczność, spotykać się z Nim, rozmawiać z Nim, pytać Go. Możemy się modlić, a On odpowiada. To, co za chwilę będziemy rozmawiać o tym, będziemy o tym rozmyślać. Amen? Rozmawiacie z Bogiem? Rozmawiacie, modlicie się, rozmawiacie z Bogiem? Wiecie, ja kiedy pierwszy raz, ja już to wam mówiłem kilka razy, ale kiedy pierwszy raz miałem taką społeczność, wiecie, kiedy Duch Święty mnie napełni, kiedy zostałem ochrzczony w Duchu Świętym, poszedłem na modlitwę, miałem niesamowity czas, wiecie, kiedy uwielbiałem Boga w duchu, kiedy uwielbiałem Pana w językach, a potem modliłem się słowami i w pewnym momencie poszedłem do mojego dziadka i mówię mu, że byłem, spotkałem się z Bogiem, że byłem, rozmawiałem z Bogiem. I wiecie, jakie pytanie mnie zaskoczyło, on mówi, a co ci powiedział? I on pytał naturalnie, on się wcale nie wyśmiewał ze mnie, on pytał całkiem naturalnie, co ci powiedział? On mówi, zawsze kiedy idziesz do Boga, to On ma dla ciebie odpowiedź, On zawsze ma dla ciebie rzeczy, które możesz przyjąć. I wiecie, nauczyłem się tego, że kiedy idę do zgromadzenia, kiedy idę do Boga, kiedy przychodzę do społeczności, nigdy nie idę bez oczekiwań, zawsze mam jakieś pragnienie, zawsze mam jakieś oczekiwania. Wiecie, czasami to tylko może być to, że ciekawe, co dzisiaj Pan powie. Amen? Psalmista też miał takie zdarzenia. On przychodził przed Boży tron i on mówi, idę do zgromadzenia i ciekawe, co dzisiaj Bóg ma dla mnie. Amen? Halleluja. I wiecie, to pragnienie budzi w nas, że my oczekujemy, a Bóg bardzo chętnie odpowiada. Jestem przekonany i jestem pewien tego, że On bardziej chce odpowiedzieć na twoje modlitwy, niż ty masz ochotę się nimi modlić. Amen? Bo takim jest Bogiem. On ciebie tak bardzo ukochał, On jest naszym Ojcem, który umiłował nas, będziemy czytać Słowo Boże zaraz, jak to niesamowicie sposób możemy przeżywać i odbierać. Halleluja. Cudowny nasz Pan. Wiecie, chcę przejść do czytania Bożego Słowa. Dzisiaj się wyjątkowo przygotowałem. Dlatego chcę was mieć tak blisko. Halleluja. Słuchajcie, mamy taki temat. Modlitwa poddania i modlitwa wiary. Pytanie takie retoryczne, co pomyśleliście, kiedy zobaczyliście ten tytuł? Co sobie wyobraziliście? Co w waszej myśli się pojawiło? Co to może być? Modlitwa poddania i modlitwa wiary. Ja często właśnie korzystam i z jednej, i z drugiej modlitwy. Bardzo często, nauczyłem się tego, wiecie, i bardzo często korzystam i z jednej modlitwy, i z drugiej. Chcę wam trochę przybliżyć, gdybyście też mieli pragnienie. Na pewno się modlicie tą modlitwą, nikogo to nie minęło na tym miejscu, na pewno, jestem pewien. Ale chcę, żebyśmy byli bardziej świadomi i bardziej świadomie mogli przychodzić przed Boży tron tymi modlitwami. Amen? Bo co to jest modlitwa? Modlitwa to jest rozmowa z Bogiem. Modlitwa to jest niesamowite narzędzie. Słuchajcie, kiedy odkryłem, co to znaczy modlitwa, a jeszcze do pełni tego nie rozumiem, ale kiedy odkryłem, co ono znaczy dla mnie, na tę chwilę, do której teraz rozumiem, to jestem naprawdę zachwycony tym, że Bóg
Wszechmogący Bóg dał takie narzędzie, taką możliwość komunikowania się, rozmawiania z Wszechmogącym, Wszechmocnym właśnie dzięki modlitwie, dzięki wyrażaniu się i przyjmowaniu. Amen? Halleluja. Dlatego Pan Jezus, kiedy uczniowie poprosili Go, żeby się nauczył ich modlić, On powiedział na pierwszym zdaniu, powiedział, kiedy się modlicie, co robicie? Mówcie. Halleluja. Więc wypowiadanie słów ma bardzo kluczowe znaczenie, ale też i słuchanie tego, co Bóg mówi. I dzisiaj chcemy przybliżyć sobie modlitwa poddania i modlitwa wiary. Wiecie, kiedyś, kiedy jeszcze nie rozumiałem tego, kiedy nie wiedziałem, jak się modlić, nauczyłem się, wiecie, gdzieś tam jako dzieci nauczyliśmy się Ojcze Nasz, nauczyliśmy się kilka modlitw, ale kiedy poznałem Jezusa Chrystusa, modliłem się swoimi słowami. Tak zachęcał kaznodzieja. Powiedział, powiedz swoimi słowami, tak jak usłyszałeś, tak jak rozumiesz. I wiecie, to było nieskomplikowane, to było takie proste. To było takie wyrażenie tego, co czujesz, co potrafisz powiedzieć i tak naprawdę wiedziałem, że nic nie potrafię. Ale chcę to przedstawić Bogu. A najpiękniejsze jest to, że On doskonale rozumiał, co chcę powiedzieć i wysłuchał tę modlitwę. Amen? Bo On ciebie zawsze rozumie. On ciebie zawsze słyszy. I wiecie, na początku chcę powiedzieć o tym, że kiedy na samym początku, kiedy modlitwa poddania czy modlitwa wiary, że my mamy dostęp do Ojca przez Jezusa Chrystusa. To, co żeśmy tutaj właśnie wyśpiewali, wymodlili. Amen? Czy na nowo chcę przypomnieć, bo jesteśmy tego świadomi bardziej albo mniej, ale chcę, żebyśmy byli bardzo tego świadomi, że możemy przychodzić przed tron Boży bez żadnych przeszkód. Że kiedy stajesz, kiedykolwiek przychodzisz przed Boży tron, nie masz żadnych przeszkód. Amen? Możesz przychodzić zawsze, o każdej porze dnia i nocy, w każdej sytuacji, w każdej godzinie, o każdej porze przychodzisz przed tron Boży. Amen? To jest biblijne. Tak mówi Boże Słowo. Chcemy przeczytać to w Słowie Bożym? Otwórzmy list do Hebrajczyków 4,16. Tutaj jest na początku powiedziane, że mając więc wielkiego arcykapłana, ja tylko powiem to, co tam jest w kontekście napisane, Jezusa Chrystusa, który przeszedł przez wszystko, z wyjątkiem grzechu, który potrafi współczuć z naszymi słabościami, z każdą sprawą, która ciebie dotyka. On jest, utożsamia się z tym i On doskonale ciebie rozumie w każdej sytuacji. Mając tak potężnego, cudownego, wspaniałego arcykapłana i tutaj możemy czytać w wierszu 16. Popatrzcie, co jest napisane. Zbliżajmy się zatem odważnie i ufnie do tronu łaski, abyśmy dostąpili miłosierdzia i znaleźli łaskę zapewniającą pomoc w stosownej porze. Amen. Popatrzcie, jak to słowo pięknie brzmi. Zbliżajmy się zatem odważnie i ufnie do tronu łaski, abyśmy dostąpili miłosierdzia i znaleźli łaskę albo pomoc, jest w innym tłumaczeniu, zapewniającą pomoc w stosownej porze, kiedy potrzebujesz. Kiedykolwiek potrzebujesz pomocy. W każdej porze możesz śmiało i odważnie. Słuchajcie, podkreślić chcę bardzo mocno, że Bóg zachęca nas przez Boże Słowo, przez swoje Słowo, abyśmy przychodzili śmiało i odważnie. Dlatego, że On chce, aby Jego synowie, Jego dzieci, aby przychodziły odważnie do Niego. On wykupił nas, Jezus Chrystus nas wykupił drogocenną krwią. To kosztowało bardzo wiele i On chce, żebyśmy przychodzili dzięki tej ofierze odważnie i ufnie do Niego. Wiecie, to jest bardzo trudne, bo jak zauważyliście, ten werset jest napisany do list do Hebrajczyków, do Żydów. Nie wiem, czy zastanawialiście się kiedyś nad nauką żydowską, kiedy poczytaliście trochę albo może osłuchaliście się trochę. Dla Żyda to było coś nie do przeskoczenia. Słuchajcie, miejsce najświętsze, miejsce święte i miejsce najświętsze, to było miejsce niedostępne. Nie było mowy, żeby tam ktoś mógł wejść. Miejsce najświętsze było wyłącznie przygotowane, tam była świętość, obecność Boża i tylko raz w roku wyznaczony kapłan mógł wejść do miejsca najświętszego. Odpowiednio przygotowane i odpowiednio przyrządzone wszystkie rzeczy. Nie wiem, czy pamiętacie takie rzeczy. I wiecie, dla Żydów to było niesamowite słowo. Oni tego nie mieli bardzo wielki próg do przeskoczenia, żeby zrozumieć to, że do miejsca najświętszego można ufnie i odważnie wejść o każdej porze, o każdej godzinie, kiedykolwiek tylko chcesz. Dla nich to było coś, co by złamało zupełnie jakokolwiek tradycję, jakikolwiek rzecz, która była święta do tej pory, zawsze nieugięta. Słuchajcie, ten kapłan, ten sługa Boży, który tam wchodził w miejsce najświętsze, on raz w roku, wyobraźcie sobie teraz taki przykład podam, jeżeli by to było do dzisiaj ważne, jeżeli by tak było,
w miejsce Bożej obecności, żeby ktoś mógł przyjść przed Boży tron, przez Bożą obecność. Na przykład w zborze potrzebujemy dużo, mamy dużo potrzeb, mamy dużo uzdrowień, ludzi, którzy potrzebują uzdrowienia. Wiele z nas potrzebuje uwolnienia. I teraz jeden lider na rok może wejść w miejsce najświętsze, żeby te prośby przynieść i przynieść Boże uwolnienie, uzdrowienie. Wyobrażacie sobie to? I teraz powiedzmy tak. Raz w roku, słuchajcie, raz w roku może ktoś tam wejść. I przypuśćmy, jest 30 liderów. Biorąc najmłodszego, który by miał na przykład 25 lat, wyznaczyliby mu, że jego rok by trafił za 30 lat. Więc miałby nadzieję, że za 55, jak będzie miał, będzie mógł wejść w miejsce najświętsze, gdzieś tam w okolicy tego, będzie mógł przyjść w Bożą obecność, żeby doświadczyć Boga, żeby usłyszeć Go, żeby być przed Jego tronem. Wyobrażacie sobie to? Jest ktoś na tym miejscu, kto ma gdzieś 25-30 lat? Okej. Okay. Więc wyobraźcie sobie, jaka perspektywa. Za 30 lat wchodzisz w Bożą obecność. Może jest szansa, los padnie na ciebie. Więc słuchajcie, takie było, realnie tak było. Raz w roku kapłan wchodził do miejsca najświętszego. A tutaj teraz list do Hebrajczyków nam mówi, że dzięki Jezusowi Chrystusowi, dzięki krwi Jezusa Chrystusa, ofierze na Golgocie, kiedy zasłona pękła na pół, miejsce najświętsze jest dostępne dla każdego, kto skorzystał z ofiary Jezusa Chrystusa. Amen? Więc na tym miejscu wszyscy, którzy skorzystaliśmy z ofiary Jezusa Chrystusa i wszyscy, którzy słuchamy i przyjąłeś Chrystusa, przebaczone są twoje grzechy, możesz śmiało wejść w miejsce najświętsze. I nie raz w roku, nie raz na 30 lat, ale każdego dnia, ile tylko razy chcesz. Kiedy tylko masz potrzebę i jakokolwiek potrzeba jest w twoim życiu i nie tylko jak jest potrzeba. Amen? Czy potrafimy trochę bliżej sobie to zrozumieć? Bóg tak niesamowity dar dał nam w Chrystusie. Tak niesamowity dar łaski, że możemy przychodzić o każdej porze przed Jego tron. I wiecie, co jest jeszcze najbardziej, co mnie zaskakuje, czego się uczę do dzisiaj? Wiecie, tyle lat i ciągle, kiedy przychodzę do Boga, to słyszę to słowo ufnie, odważnie. Kiedy przychodzę do Boga, to się zastanawiam, czy mogę odważnie. Czy wyprostować głowę, czy mam je dalej przytulone, być trochę na bok. A On mówi ufnie i odważnie, jak synowie. Podnieś swoje głowy do góry i przyjdź do tronu łaski. Amen? Odważnie. Odważnie to znaczy odważnie. Dlatego chciejmy tak, jak Bóg mówi. Wiecie, to się bardzo kłóci z tradycjami naszymi nawet. Dlatego, że my musimy gdzieś jakoś taką pokorę wbudowaną przez średniowiecza, przez nie wiadomo jakie lata, że my musimy skromnie i musimy tylko przebłagać, musimy jakoś spróbować Boga nakłonić, żeby tylko nas wysłuchał. Musimy jakoś zrobić coś dobrze, żeby tylko potrafić skłonić Go, żeby On spojrzał w moją stronę. Tak było uczone, tak było, powiedzmy, takie jakieś tradycje, naleciałości. Ale wiecie, diabeł najwięcej chce, żeby Słowo Boże przysłonić. On robi wszystko, żeby tylko zasłonić to. I kiedykolwiek ktoś z was powie i stanie i wyprostuje się i powie: Ojcze, dziękuję Ci, że jestem przed Twoim świętym tronem, że jestem przed majestatem najwyższego, to wiecie, wiele ludzi popatrzy na Ciebie i powie, czy nie jesteś pyszny czasem? A Ty możesz powiedzieć, jestem pokorny, bo tak powiedział Bóg, że mam przyjść. Amen? Pokora to jest posłuszeństwo Bogu. To nie jest to, jak wyglądasz, albo jak się zachowujesz, albo może czy to wygląda pokornie, czy nie. To w ogóle nie ma wspólnego nic z pokorą. Pobożność i pokora to jest zupełnie coś innego. To jest posłuszeństwo i pełnienie woli Bożej. Amen? Kiedy Bóg mówi, przyjdźcie do mnie odważnie i ufnie, to wyprostuj swoje plecy, podnieś swoją głowę, podnieś swoje ręce i przychodź tak, jak On chce. Amen? On chce swoich synów, swoje dzieci, swoje córki, On chce widzieć rozradowanych, odważnych przychodzić przed Jego tron. Halleluja. I uczę się tego każdy raz. Kiedy przychodzę do zgromadzenia, ja wiem, że On chce mnie widzieć w pełni odwagi i radości. Amen? On chce mnie widzieć uwielbiającego od wejścia, tutaj na schodach już. Już kiedy wchodzę do samej świątyni, kiedy lud Boży się zgromadza, kiedy On się raduje, kiedy Duch Święty ma cudowne rzeczy dla nas. On chce, żebyśmy już podnieśli nasz wzrok i powiedzieli: Ojcze, dziękuję Ci, że mogę teraz przychodzić śmiało i odważnie. Amen? I list do Hebrajczyków tego nas uczy. Dzisiaj z tego słowa uczymy się, że mamy przychodzić ufnie i odważnie. Zawsze, kiedykolwiek przychodzimy do Boga, popatrzcie się, tak niesamowite słowo. Mamy wybór teraz, czy poddać się Słowu Bożemu i być posłuszny Jemu, czy dalej zostać przy tym swoim.
Ale ja wam chcę powiedzieć, że chcę być posłuszny Słowu Bożemu. Chcę się tego uczyć, że kiedy wchodzę do zgromadzenia, chcę uwielbiać Go na maksa. Chcę, żeby moje ciało, moje ręce, moje nogi, moje usta, moje płuca, wszystko, co tylko potrafię, na daną chwilę, na dany moment, wszystko całym sobą uwielbić tego, który jest godzien chwały. Amen. Który tak wielką cenę zapłacił za mnie i oddał samego siebie, Jezusa Chrystusa. To jest cudowne. Halleluja. Dlatego chcę was zachęcić, żebyśmy wzięli te lekcje i zaczęli się uczyć tego, żebyśmy zawsze przychodzili przed Boży tron ufnie i odważnie. Nawet kiedy coś ci się źle wydarzy, kiedy ci się noga podwinie albo kiedy nawet upadniesz, przyjdź odważnie do Niego i powiedz, przyznaj się. Amen. Wiecie, wyobrażamy sobie, że Bóg nawet widzi nas wtedy, kiedy my jeszcze nie przyszliśmy powiedzieć Mu o tym, że coś się wydarzyło. On już wszystko wie. Kwestia jest tego, czy to wypowiesz, czy to przyjdziesz i powiesz, i czy wiesz, że On ciebie dalej kocha, czy wiesz, że On jest dalej twoim ojcem, że jesteś Jego dzieckiem i nic się nie zmieniło. To, że dziecko się przewróci i się pobrudzi, to nie znaczy, że już nie jest kochane przez rodziców. Zgadza się, czy nie? Rodzice, halo? Jesteście? Kiedy dziecko przewróci się do kałuży, to czy już w tym momencie zaczynacie inaczej patrzeć na niego? Nie. Na pewno dostanie się mu tam, jak to chodzisz, albo jak uważaj na te kałuże. Ale słuchajcie, kochasz go bardziej cały czas. Szybko go przebierzesz, czy umyjesz, czy cokolwiek trzeba zrobić i kochasz go dalej. Amen? Chcesz, żeby wyrósł na dobrego człowieka, czy wyrosła na wspaniałą kobietę. Wiecie, i dlatego to jest to, że Bóg Ojciec nigdy nie patrzy przez pryzmat tego, co ci się przydarzyło, albo nie. On mówi, przyjdź do mnie odważnie, nawet kiedy upadniesz, nawet kiedy ci się coś nie wiedzie, nawet kiedy narobiłeś głupot, przyjdź do mnie, stań przede mną w mojej obecności, dlatego że krew Jezusa Chrystusa uczyniła to, że możesz przyjść zawsze. Amen? Tego się uczę. Halleluja. List do Hebrajczyków nas o tym zapewnia, że mamy zawsze tak przychodzić. Mamy arcykapłana. Słuchajcie, gdybyśmy nie mieli arcykapłana, który zapłacił za nas, który zapłacił cenę, żebyśmy mogli wejść w miejsce najświętsze, to byśmy musieli coś zrobić. Ale nie trzeba nic zrobić, możemy wejść śmiało i odważnie. Dlatego róbmy to tak, jak On chce. Amen? Halleluja. Kiedy przychodzimy do zgromadzenia, chcę zachęcić. Kiedy modlimy się, kiedy uwielbiamy Boga, chciej przyjść i tak, jakby nikogo nie było. Jakby był tylko On i ja. Chciej zawsze uwielbiać Go z całego serca. Nie zwracaj uwagi. Wiecie, ja często zwracałem uwagę, jak to wygląda. Zawsze patrzyłem się ciekawe. Wiecie, najlepsze jest to, kiedy jesteś z rodziną. Kiedy jest żona, dzieci, kiedy rodzice, kiedy ktoś jest z tobą razem i oni cię wszyscy znają, widzą się przez cały tydzień. I kiedy przychodzisz do zgromadzenia i sobie myślisz, tak musisz rachunek zrobić, czy ty możesz teraz tak uwielbiać Boga, czy czasem na kogoś nie nakrzyczałeś, czy czasem coś się nie wydarzyło. Słuchajcie, i patrzymy przez pryzmat naszej kalkulacji, co się wydarzyło, czy jestem w stanie, czy jestem godzien, a może to już jestem takim trochę gorszym dzieckiem, bo wiecie, pobrudzone, no to już go tak nie kocha. Jest okej? Okay? Chcę cię zachęcić, że diabeł zrobi wszystko. On przypomni ci nawet z 20 lat, kiedy ty tam coś tam zrobiłeś. Zrobi wszystko, żebyś tylko nie uwielbiał Boga. Wiecie dlaczego? Dlatego, że kiedy ty go zaczniesz uwielbiać, on przyjdzie i zacznie zmieniać twoje życie. On zacznie mówić do ciebie. On przyjdzie ze swoim słowem. On przyjdzie z uzdrowieniem. Halleluja. Czasami stoję w modlitwie, w uwielbieniu, na zgromadzeniu i czuję, jak Bóg dotyka mojego ciała. Uzdrawia mnie. Ja to czuję. Wiecie, uzdrowienie to jest proces. Często jest proces. Ja przyjmuję go, ja przyjmuję od Boga. Halleluja. Wiecie, jak się raduję, kiedy jest wieczerza, kiedy jest łamanie chleba, bo tam jest napisane, że wielu, wiecie, jest chorych i słabych i tak dalej, bo źle to robili. Ale równie dobrze możemy przychodzić przed tron Boży, robiąc to doskonale, tak jak Pan Jezus przykazał, biorąc uzdrowienie, biorąc z Jego sińców i ran. Amen? Halleluja. Dlatego tak bardzo się raduję, że możemy mieć razem społeczność jako Kościół, jako ciało Chrystusa i wtedy przyjmuję tak samo od Pana. Niezależnie, co jaka była przeszłość. Przeszłość jest przebaczona. Przyszłość Twoją Pan już zaplanował. Amen? Dlatego chciej być jeszcze bliżej Niego. Chciej przyjść zawsze przed Boży tron. Tak jak On tego chce. Śmiało i odważnie. Amen? Halleluja. Ale chcę iść dalej, bo wiecie, trochę tego mam, a nie wiem, czy zdążymy, czy nie trzeba będzie rozłożyć na miesiąc, na wtorki. Halleluja. Halleluja. Dlatego kiedy przychodzimy do Pana, chciałem zrobić ten wstęp, wiecie, bo to jest bardzo ważne, żebyśmy nigdy nie przychodzili
z pozycji innej niż synowie, niż córki Boże, którzy wiedzą, że mogą śmiało i odważnie przyjść do Pana. On tego chce. Tak powiedział w swoim słowie, a ja wierzę we wszystko, co on mówi. Halleluja. Pewien kaznodzieja powiedział, że wierzę w całą Biblię. Od okładki do okładki, nawet w te mapy, które tu są narysowane, też wierzę. I w spis treści. Bo Bóg, kiedy mówi, on się nie myli, kiedy obiecuje, on dotrzymuje obietnicy. Amen. Halleluja. Dlatego chcielibyśmy powiedzieć, co to modlitwa poddania i modlitwa wiary. Więc króciutko, zanim będziemy mówić o modlitwie wiary, chciałbym powiedzieć kilka zdań o modlitwie poddania. Często właśnie w moim życiu, kiedy modliłem się, kiedy się modlę, bardzo często używam modlitwy poddania. Mniej niż modlitwy wiary, ale często. Wiecie, modlitwa poddania, ja ją tak nazwałem, może nie ma takiego sformułowania, nie znajdziecie w Słowie Bożym, ale ja ją tak nazwałem, to jest wtedy, kiedy nie wiesz, czego chce Bóg. Kiedy przychodzisz do Boga i nie wiesz, czego On chce. Przychodzę często do Boga i nie wiem, wiecie, to jest taka decyzja na przykład, kiedy mam iść w prawo albo w lewo. I nie wiem, w którą stronę mam iść. Mieliście takie kiedyś takie przeżycie, że idziesz sobie drogą i potem, wiecie, jakiś szlak turystyczny gdzieś tam albo gdzieś tam improwizuje i patrzysz się, jest rozwidlenie. I teraz sobie myślisz, iść w prawo czy w lewo. I myśli ci podpowiadają, no tu jest bardziej wydeptane, to chyba tędy chodzą, tu jest mniej, no to może nie. I wiecie, i rozważamy. I to jest właśnie ten moment taki, kiedy nie wiemy, czego chce Bóg, czy co, jaka jest wola Boża. Kiedy tego nie rozumiemy na ten dany moment, przychodzę do Pana i modlę się i mówię, Boże, poddaję się Tobie, chcę, abyś Ty mi objawił Twoją wolę. Ja nie chcę iść na oślep, nie chcę chybił trafił, chociaż wiem, że kiedy się pomylę, to się wrócę i nic się nie stanie, Ty mnie dalej będziesz kochał, bo jesteś naprawdę wspaniałym Ojcem. Ja wiem, że Ty się nigdy nie gniewasz na mnie, kiedy ja się mylę, ale chcę trafić, nie chcę omylić, nie chcę, wiecie, iść, jeżeli są trzy drogi, nie chcę trzy razy i na czwartym trafić dopiero. Chcę za pierwszym razem, wiecie, to jest fajne, wspaniałe, kiedy Bóg ciebie poprowadzi, kiedy mówi ci, idź tą drogą. Amen? Słowo Boże mówi w pewnym momencie, chyba w Księdze Izajasza to jest napisane, że kiedy będziesz do Niego wołał, tam jest warunek wcześniej, kiedy będziesz do Niego wołał, to usłyszysz z tyłu głos, idź tą drogą albo tą. Amen? Więc to jest możliwe. I wiecie, do tego momentu, kiedy nie usłyszymy od Pana, nie dostaniemy wskazówki, często modlę się taką modlitwą poddania. Ja ją nazywam modlitwą poddania. Tylko mówię, Panie, chcę poznać Twoją wolę. Chcę wiedzieć, czego Ty chcesz. Kiedy Ty wiesz doskonale, kiedy Ty wiesz najlepiej, ja chcę to wiedzieć po Twojemu. Chcę razem z Tobą wiedzieć, co jest dobre dla mnie w tym danym momencie. Amen? Wiecie, Pan Jezus modlił się tą modlitwą. Pamiętacie, w którym momencie? W ogrodzie. W ogrodzie Getsemane, tak. Pan Jezus modlił się. I wiecie, taki wielki ciężar, tak wielka presja. Wyobraźcie sobie Syna Bożego, który nie zgrzeszył, który święty i czysty, który nigdy nie sfałszował. I teraz musi przyjąć Twoje i moje grzechy, i nie tylko, i całego świata. Tak straszna presja, że nawet Bóg Ojciec będzie musiał się odwrócić od grzechów, od tego ciężaru. Wyobrażacie sobie to? I Pan Jezus w tym ogrodzie, On się modli, Ojcze, jeśli jest jakaś możliwość, oddal ten kielich ode mnie. Lecz nie moja wola, ale Twoja niech się stanie. Gdybym mógł nazwać to miejsce, to było takie niesamowite rozdroże, kiedy rozrywało. Wiecie, wyobraźcie sobie teraz, że my bardzo często potrafimy uwierzyć w to, że Jezus Chrystus jest Synem Bożym, a tak ciężko nam jest uwierzyć, że był człowiekiem. Popatrzcie, On tak samo jak ty i ja. Amen? W Hebrajczykach przed chwilą czytaliśmy, tam wcześniej jest napisane, że On doświadczał tego samego, co my wszyscy ludzie, z wyjątkiem grzechu. Słuchajcie, jeżeli ktoś z was przeżył odrzucenie, jeśli ktoś z was przeżył jakieś upokorzenie, jakąś zdradę, jakieś straszne rzeczy, to Jezus Chrystus to przeżywał na co dzień. On wszystkiego doświadczył. Zrobił to dla ciebie. I On stał w miejscu, kiedy mówi, Boże, jeśli jest to możliwe, oddal ten kielich ode mnie, ale Twoja wola niech się stanie. I wiecie, w tym momencie On wiedział, aniołowie przyszli Go wesprzeć i On wiedział, jaka jest Boża wola. Amen? Kiedy już wiesz, jaka jest Boża wola, wtedy już nie ma problemu. Wiecie, czasami, kiedy Bóg nam objawia, którą drogą mamy iść, my się buntujemy trochę, bo się nam nie podoba ta droga. Jest tak? Czasami się nie chcemy zgodzić. Kiedyś do mnie ktoś zaproponował, żebym podzielił się, żebym głosił Słowo Boże, to powiedziałem, nigdy w życiu.
nigdy nie będę głosił. Słowa Bożego nigdy nie będę głosił. Jestem, stoję przed wami. Wiecie, Bóg już miał drogę dla mnie. Ja nie wiedziałem, ja tylko nie wiedziałem, jaka jest Jego wola. I ja sobie myślałem po swojemu, mi to nie pasowało, taki mój styl życia był. Ja zawsze byłem inaczej nauczony, inaczej czułem się bezpieczny w swoim i nigdy się nie odzywałem. Zawsze byłem zamknięty gdzieś tam i dlatego mi nie pasowało, żebym jak cokolwiek publicznie mógł powiedzieć. Dlatego powiedziałem nigdy w życiu. Ale stałem na rozdrożu i w pewnym momencie mojego życia powiedziałem, Boże, jaka jest Twoja wola? I Bóg mówi tak. Nie wiem, jak to się stało, ale dzisiaj głoszę. Słuchajcie, dlatego jeżeli ktoś z takim małym podejście mi tak powiedział, to prawdopodobnie jesteś na tej drodze, której Bóg cię prowadzi. Halleluja. Znając życie, to najczęściej tak, jak nam się nie podoba, to często Bóg nas przeprowadza takimi drogami. Ale już to na marginesie. Teraz chcę powiedzieć o tym, bo mamy modlitwę poddania. Wiecie, często modlimy się modlitwą, kiedy mówimy, Boże, proszę Ciebie o coś, chcemy modlić się o coś, ale chcemy powiedzieć, Boże, ale nie wiem, jaka jest Twoja wola. I chciałbym powiedzieć, że to jest niewłaściwe. Modlitwa poddania jest wtedy, kiedy rzeczywiście nie wiemy, jaka jest wola Boża. Czy mamy iść w tą stronę, czy tą. Czy masz wybrać zawód krawcowej, czy masz wybrać zawód pielęgniarki. W Słowie Bożym prawdopodobnie nie znajdziesz odpowiedzi, idź na pielęgniarstwo. Ale możesz zapytać się Boga i On pokieruje ciebie, On daje ci wskazówki. Pamiętam świadectwo naszego brata Pawła, chyba nie ma go dzisiaj, pracuje, ale słuchajcie, kiedy modlił się o pracę. To było piękne świadectwo. Modlił się o pracę i wiecie, wydawało się, że tej pracy nie dostanie, nie będzie, nie ma nigdzie pracy. Poskładał papiery i nigdzie nie ma. A w pewnym momencie przyszła jedna oferta, przyszła druga oferta i nie wiem, czy tylko dwie, czy ich więcej przyszło z tych prac. Dwie, prawda? Przyszły dwie oferty pracy i Paweł mówi, Boże, no to teraz co? I właśnie on wtedy modlił się modlitwą poddania. Mówi, Panie, daj mi wskazówkę, daj mi kierunek, czy mam iść do tej pracy, czy do tej pracy. Obie dwie są wspaniałe. Gdyby poszedł tu, prawdopodobnie nic by nie stracił. Ale Bóg wie najlepiej. Amen? Zgadza się? On zna Pawła i wie dobrze, jaki on potrzebuje pracy. Halleluja. I Paweł dostał wskazówkę, więc kiedy już wiedział, jaka jest wola Boża, to wiecie, on nie szedł i nie pytał się tu, nie pytał się tam, nie chodził nigdzie, ale poszedł tam, gdzie wiedział, że ma iść. Zgadza się? Dlatego my w naszej modlitwie też, kiedy modlimy się modlitwą poddania, kiedy mamy jakiś wybór, modlimy się, to Bóg daje nam często wskazówki. To może być przez kogoś, to może być przez Słowo Boże, ale musimy trwać i oczekiwać, aż otrzymamy odpowiedź od Pana. Wiecie dlaczego? Dlatego, że Bóg chce, żebyśmy byli pewni, czego chcemy. Żebyśmy odważnie i śmiało mogli przyjść przed tron Boży. Amen? Słuchajcie, my chcemy, Słowo Boże mówi, nie bądźcie nierozsądni, ale rozumiejcie, jaka jest wola Boża. On chce, Bóg chce, abyśmy dobrze wiedzieli, znali Ojca, znali Jego myśli, Jego wolę. Amen? Myśli Bożej całkiem że nikt nie pozna, ale kiedy pytasz się Pana o jakieś kierunek w swoim życiu, On ci da odpowiedź. Taki jest. Amen? Halleluja. I wydaje nam się może czasami to zbyt abstrakcyjne, ale słuchajcie, ja wam powiem, że to nie jest wcale ponadnaturalne, jakieś takie niedostępne. To jest dostępne. To jest ponadnaturalne, ale to jest dostępne. Amen? Dlatego, że Bóg ciebie kocha i zanim ty go poprosisz, On chce ci dać odpowiedź, ale musisz to odebrać. Musisz mieć z Nim czas, społeczność, musisz usłyszeć i rozpoznać Jego głos. Pamiętam takie modlitewne spotkanie kiedyś, kiedy w modlitwie mężczyzn jeszcze kilka lat temu modliliśmy się i Bóg pokazał mi pewien obraz, kiedy modliliśmy się, jak wypuszczali ludzie baloniki. I wiecie, te baloniki do nieba leciały. Tak sobie zinterpretowałem, że to są prośby, to są wołania do Pana, prośby i modlitwy. I wielokrotnie widziałem, ktoś tam, zanim go wypuścił ten balonik, to czymś tam machnął i przebił ten balonik. On pęknął i nawet nie podniósł się na wysokość głowy. I słyszałem taki głos, tylko nie przebijajcie. Tylko nie przebijajcie. I zrozumiałem, że Bożą wolą jest, abyśmy nasze prośby i modlitwy, abyśmy pewnie, abyśmy nie wątpili. Bo wiecie, jesteśmy w stanie w momencie modlitwy przebić tę modlitwę i zwątpić. Amen? Zdarzyło się wam to? W momencie modlitwy możesz powiedzieć, a nigdy się to nie stało i nie wiem, czy to się stanie. To jest tak niemożliwe, to jest tak nierealne. Tylu ludzi już poległo na tym. Czy to jest możliwe? Słuchajcie, zwątpienie to jest najgorsze, co może być. Jak z tym walczyć? Będziemy mówić potem dalej.
Ale teraz chcę powiedzieć o tym, że Bóg chce, abyśmy byli pewni, teraz kiedy przejdziemy do modlitwy wiary, modlitwa poddania, ale też z modlitwa wiary. I tego się uczę każdego dnia. Uczę się tego każdego dnia. Wiecie, Słowo Boże postawia mnie do pionu. Konfrontuje mnie niesamowicie. Chciałbym, żebyśmy otworzyli następny fragment. To by był 1 Jana 5,14. Nasza pewność, z którą zbliżamy się do Niego, łączy się z tym, że kiedykolwiek prosimy o coś zgodnie z Jego wolą, słyszy nas. I następny werset. A skoro wiemy, że nas słyszy, gdy Go o coś prosimy, wiemy też, że mamy od Niego odpowiedź na przedstawione Mu prośby. Amen? Popatrzcie się, co tutaj Bóg mówi. Nasza pewność. Widzicie, co tam Bóg mówi, żebyśmy odważnie i ufnie przychodzili przed tron Boży. A tutaj Bóg nam mówi, że kiedy przychodzimy do Niego, mamy pewność, z którą zbliżamy się do Niego. Tu mówi o pewności, odwadze, czyli to słowo się łączy. Przychodzimy do Niego odważnie i z pewnością. Kiedy przychodzisz do Boga, On chce kolejnego kroku. On chce, żebyś był pewny, żebyś była pewna, że to, o co chcesz prosić, otrzymasz. Że już otrzymałaś, że już otrzymałeś. Amen? Bóg chce, żebyśmy byli tego tak pewni. Wiecie, do Jezusa Chrystusa, kiedy chodził po ziemi, przychodziło wiele ludzi. Cisnęło, pchało się do Niego wiele ludzi. Oni byli pewni wszyscy, że gdy tylko się dotrę, docisnę się do Niego, oni byli przekonani i pewni, że wtedy będę uzdrowiony, wtedy będzie mi pomożone. Amen? I wiecie, my musimy takiej pewności nabrać, ale skąd to wziąć? Wziąć to ze Słowa Bożego. Zaraz będziemy o tym mówić. I tutaj to słowo mówi bardzo wyraźnie. Ja chciałbym jeszcze raz przeczytać to słowo, bo jest bardzo ważne. Nasza pewność, z którą zbliżamy się do Niego, czyli już wiemy, że mamy przychodzić odważnie, ufnie, łączy się z tym, że kiedykolwiek prosimy o coś zgodnie z Jego wolą, słyszy nas. Pierwszy krok. Wołamy zgodnie z Jego wolą i On nas słyszy. Amen. Halleluja. Wiecie, chciałbym, żebyśmy to zapamiętali, żeby z Jego wolą. Bóg chce, aby na tej ziemi wydarzały się rzeczy i my mamy możliwość dojść do tego, aby zrozumieć, czego Bóg chce. Halleluja. Amen. I tu jest właśnie to słowo. Zgodnie z Jego wolą. I teraz 15 werset mówi dalej. A skoro wiemy, popatrzcie się, skoro już wiemy, czego chce Bóg, że nas słyszy, oczywiście, bo to jest Jego wolą, więc nas słyszy, gdy Go o coś prosimy, wiemy też, i tutaj znowu pewność, że mamy od Niego odpowiedź na przedstawione Mu prośby. Słuchajcie, nie przyjdzie odpowiedź, nie dotrze gdzieś tam, ale ona już jest. Amen? Kwestią może być tylko, kiedy Ty ją usłyszysz, otrzymasz albo weźmiesz. To może być różne okoliczności mogą być. Słuchajcie, tutaj nie ma znaczenia godziny, dni czy tam nawet lata, ale odpowiedź już jest. Amen? Tak mówi Boże Słowo, a my wierzymy w Boże Słowo. Dlatego Bóg mówi, że jeżeli wiemy, czego chce, wiemy, jaka jest wola Boża, możemy odważnie przychodzić, prosić Go i wiedząc, że już otrzymaliśmy odpowiedź. Wiecie, jak to konfrontuje moje życie? Kiedy ktoś prosi mnie o modlitwę, szybko w myśli pojawia się, czy Bóg tego chce? Amen? Halleluja. I jak się modlisz wtedy? Czy błagasz, prosisz, Panie, jeśli to Twoja wola, to proszę Cię, pomóż temu człowiekowi, widzisz, jak cierpi. Popatrzcie się. Bóg wymaga od nas, pragnie, abyśmy stanęli odważnie, przyszli i powiedzieli Mu swoje prośby, znając, co On o tym myśli. To jest niesamowite. Wiecie, co mi to daje do zrozumienia? Jak bardzo On nas kocha. Że On chce nam nawet ujawnić to, jakie są Jego myśli. Odnośnie każdej dziedziny życia. On w swoim Słowie, w Jezusie Chrystusie, chce nam objawić siebie, czego On pragnie, czego chce, a chce naprawdę dobrych rzeczy. Halleluja, amen. Będziemy też o tym mówić króciutko, myślę. Ale słuchajcie, chcę was zachęcić, aby modlitwa wiary zagościła w naszym życiu. Abyśmy pomimo okoliczności, potem powiem na końcu, abyśmy naprawdę zaczęli modlić się modlitwą wiary. Może do tej pory jeszcze nie modliłeś się, nie modliłaś się modlitwą wiary. Bo wydawało ci się, że to takie nieskromne. Kiedyś, kiedy modliliśmy się, pamiętam, ogłaszaliśmy sińce i rany Jezusa Chrystusa nad pewnym człowiekiem, ktoś podszedł do mnie i mówi se, to jest takie odważne, jakbyście chcieli wyrwać od Boga. Ale wiecie, ja zrozumiałem tak, że Słowo Boże, Bóg przez Słowo Boże mówi, że On nam to chce bardziej dać. My niczego nie musimy wyrywać od Boga.
On przygotował obfitość. Słuchajcie, za każdym razem, kiedy się modlimy, za każdym razem, kiedy uwielbiamy, widzę ten stół obficie zastawiony, tak niesamowicie, że choćby wszyscy jednocześnie w jednym momencie stanęli, ruszyli i zaczęli jeść z niego ile tylko się da, to nie jesteśmy w stanie tego stworzyć. Amen? Tak Bóg obficie zaopatruje swój Kościół. Ciebie i mnie. Tylko my nie korzystamy z tego. Dlaczego? Dlatego, że często nie dowiadujemy się, że to jest dla mnie. Wiecie, ten stół jest tak obfity, ale możesz nie wiedzieć, że to jest twoje, że to jest dla ciebie. Możesz sobie myśleć, o, fajne wesele, tutaj za chwilę przyjdą goście. I stoisz i patrzysz się, ale bym zjadł. Ha, szkoda. A to jest dla ciebie. I w Bożym Słowie jest to zapisane, że masz odważne kroki robić do tego stołu. Amen? Bóg mówi tutaj, abyśmy odważnie, żeby nasza pewność, z którą zbliżamy się do Niego, łączy się z tym, że kiedykolwiek prosimy o coś zgodnie z Jego wolą, On nas słyszy. Skoro zaś wiemy, że nas słyszy, gdy o coś Go poprosimy, wiemy też, że mamy od Niego odpowiedź na przedstawione prośby. Halleluja. To słowo chciałbym potwierdzić, bo znalazłem w Ewangelii takie fajne miejsce, Ewangelię Marka 11, 24. Dlatego mówię wam, Pan Jezus mówi, popatrzcie się. To jest niesamowite. Pan Jezus mówi, dlatego mówię wam, wierzcie, że otrzymaliście. O, fajnie. Wiecie, ktoś, kto tam głosi przy wyświetlaniu, pięknie podkreślone, że otrzymaliście już to wszystko. O co modlicie się i prosicie, a spełni się wam. Wierzcie, że otrzymaliście już to wszystko. Pan Jezus daje nam zapewnienie, że jeśli o coś prosimy, to mamy wierzyć, że już otrzymaliśmy. Czyli nasze oczy fizyczne jeszcze tego nie widzą. Jeszcze nie czujemy tego i wcale nie wygląda na to, że to już mamy, ale Ty już dziękujesz, że to masz. Halleluja. Wiecie, to jest dziwne. Wyobraź sobie, że potrzebujesz czegokolwiek. Potrzebujesz rower. Modlisz się o rower. Mówisz, Panie, potrzebuję do pracy dojeżdżać i potrzebuję rower. Lekki, żeby mnie nie wykończył do tej pracy, kiedy dojadę. Potrzebuję go i dziękuję Ci, że Ty mi go dasz. Amen. No i co? I wychodzisz przed dom i nie ma żadnego rowera. Ale właśnie tak działa wiara. Że kiedy się modlisz, to wiesz, że ta prośba dotarła i odpowiedź już jest. Nie, że ona będzie, ale otrzymaliście już to wszystko, o co modlicie się i prosicie, a spełni się wam. Halleluja. Ja dałem specjalnie taki dziwny przykład, rower, dlatego, że na pewno w niejednej głowie waszej się pojawiło pytanie, a czy to jest wolą Bożą? I tutaj was zostawię z wielką zagadką. Musisz poznać Ojca. Musisz poznać serce Ojca. Musisz przyjść do Boga i zapytać się Go, Boże, czy to jest Twoją wolą? Musisz to rozpoznać. A chcę Ci ułatwić, bardzo uprościć Ci to, kiedy zaczniesz czytać Ewangelię. Mi to pomogło. Kiedy zacząłem czytać Ewangelię, halleluja, kiedy zobaczysz, jaki jest Ojciec, Bóg Ojciec. Wiecie, ja zacząłem czytać w swoim życiu w ogóle, zacząłem czytać Słowo Boże, Pismo Święte, zacząłem od Ewangelii Jana. Najpierw próbowałem od Mojżeszowej i zamotałem się gdzieś w rodowodach. Zakopałem się, przestałem, opowiedziałem, chyba jak to tak dalej będzie, to chyba nie dam rady. Ale potem ktoś mi podpowiedział, przeczytaj Ewangelię. Więc zacząłem, popatrzyłem się, wiecie, mój tata był Jan, ja mam blisko takie imię, sobie myślę, no może od Jana zaczniemy, może taki najbliższy będzie naszemu. I zacząłem czytać Ewangelię Jana. Kiedy zacząłem czytać, doszedłem do 5 rozdziału, odkryłem coś niesamowitego. Słuchajcie, czytałem to kilka razy. I wyobraźcie sobie, że tam jest napisane tak, że Pan Jezus mówi, jaki ja jestem, taki jest Ojciec. Jeśli patrzysz na mnie, to co ja robię, dokładnie tak robi Ojciec, Bóg Ojciec. Bóg Ojciec objawił siebie samego w postaci Jezusa Chrystusa, Syna. Amen? I przyszedł Bóg, teraz wyobraźcie sobie, przyszedł Bóg, Wszechmogący Bóg, przyszedł na ziemię, żeby pokazać, jaki jest. I Pan Jezus powiedział, dokładnie to, co robię, tak jak mówię, taki jest Ojciec. Wiecie, czy On kogoś potępił, chodząc po ziemi? Czy grzesznica, która przyszła, to i powiedział, jakie miała straszne życie i teraz idź i sobie tam, powiedzmy, jakoś radź z tym, załatw to, co narozrabiałaś? Czy On kogokolwiek odprawił, kiedy potrzebował pomocy? Jezus Chrystus? Nie. On do każdego się skłonił. Więc teraz powtarzam jeszcze raz to zdanie, które przeczytałem w Ewangelii Jana. Pytanie brzmi, jaki jest Bóg? I ja czytam, że taki, jaki jest Jezus Chrystus, dokładnie taki sam jest Bóg.
On, Bóg, Jezus Chrystus jest wypełnieniem Bożej woli na ziemi. Przyszedł jako osoba Boża na ziemię. Amen. Przyszedł, aby nam pokazać serce Ojca, aby Ojciec, Bóg Ojciec pokazał nam, kim jest, żeby nam objawić w osobie Jezusa Chrystusa, jaki On jest. Halleluja. I wiecie, kiedy to zrozumiałem, kiedy to wpadło mi do głowy, kiedy zobaczyłem, wiecie, zawsze miałem obraz Boga, który jest, wiecie, sędzią, siedzi, taki jakby wszechmogący policjant, który tylko patrzy, kiedy coś dobrze zrobisz, to tam dostaniesz piąteczkę, kiedy coś się dzieje, noga powinie, to od razu kara. Słuchajcie, a widziałem, że Jezus Chrystus, żeby nas jakoś uratować przed tego gniewu, to przyszedł załagodzić ten konflikt między Bogiem a nami. Ale to zupełnie inaczej. Pan Jezus mówi, dokładnie taki jestem. Wiecie, przyszedł Filip do Jezusa i mówi, Panie Jezu, ale powiedz mi, pokaż nam Ojca i już wszystko będziemy wiedzieć. A Pan Jezus mówi, Filip, popatrz się na mnie. Widzisz mnie? Filip mówi, tak, taki jest Bóg. Taki jest Bóg. Bóg Ojciec. Amen? Halleluja. I popatrzcie się, to mi pomaga, bo wszystko, co widzi u Ojca, On to przekazał nam. Amen? Jezus Chrystus. Wszystko, co widzi u Ojca, to robił. Wszystko, co słyszał u Ojca, to przekazał, powiedział. Więc mamy doskonałą wolę Bożą w Ewangeliach. Amen? W Słowie Bożym mamy doskonałą wolę Boga Ojca. Jeżeli chcesz poznać, czy rower ci się należy, czy możesz się modlić o rower, czy to nie jest wolą Bożą, to przeczytaj Ewangelię. Zacznij czytać Ewangelię, poznaj serce Ojca, poznaj wolę Bożą. Amen? Halleluja. Do tego was chcę zachęcić. Dlatego tak bardzo ważne jest w modlitwie wiary, abyśmy znali dokładnie, czego chce Bóg. Bo kiedy wiemy, czego chce Bóg, to już nie ma żaden problem o to się modlić. Zauważyliście tutaj? Apostoł Jan tak mówi. Kiedy już wiemy, czego chce Bóg, to możemy się modlić i wiemy, że już to otrzymaliśmy. Słuchajcie, to jest piękne. Modlisz się i możesz się uśmiechnąć i wiedzieć, że już to masz. Amen? Jest tak, czy nie jest tak? Powiedziałem trochę humorystycznie, ale dokładnie tak mówi Słowo Boże. Dokładnie tak w modlitwie możemy przychodzić. Wiecie, dlatego często w modlitwie, kiedy modlimy się kolejny raz o którąś osobę, o którą stale się modlimy, pytanie jest, czy się modlić ciągle. Amen. Modlić się. Ale chcielibyśmy dziękować, ogłaszać sińce rany, jeżeli to chodzi o uzdrowienie naszego Pana. Amen. Chcielibyśmy dziękować za to, co się wydarzyło, dziękować za to, co się stało, brać to. Ja często zauważyłem w swojej modlitwie, wiecie, przez kilka lat prowadziłem każdy piątek modlitwę prawie, że modlitwę mężczyzn. I na tych modlitwach nauczyłem się, że kiedy za długo się modlisz o jedną osobę, na przykład o uzdrowienie, to się przeradza w niewiarę. Amen? Zauważyliście to w swoim życiu? Kiedy za długo się modlisz i prosisz i wyobrażasz sobie i wiesz, Panie, podnieś i tak dalej, to zaczynasz budować na swoich możliwościach. A tutaj nic innego nie zależy, tylko to, aby przynieść prośbę, wiedząc, że Bóg tego chce i oddawać Jemu chwałę i dziękować Mu, ogłaszać, co się wydarzyło. Chociaż tego oczami nie będziesz widział, może i się zdarzy, że też będziemy widzieć na oczy od razu. Czasami się zdarzają takie i takie cuda. Ale słuchajcie, wielokrotnie przychodzi proces. Nawet Pan Jezus, kiedy chodził po ziemi, wiele rzeczy wydarzyło się nie od razu. Przypominacie sobie, kiedy ten ślepy człowiek przyszedł prosić o wzrok? Pan Jezus mu tam nałożył błoto i wiecie, jeszcze splunął na ziemię, zrobił z tego prochu błoto. Ktoś kiedyś kaznodzieja powiedział, że dobrze, że był ślepy, że tego nie widział. Nałożył mu to na oczy i mówi, a teraz idź do sadzawki, idź do wody, do strumyka i umyj się, bo jesteś brudny cały. I wiecie, on, to już ja dodałem, on poszedł się umyć i chłop zaczął widzieć. Słuchajcie, zaczął wielbić Boga. Mówi, to działa, no niesamowite. Ale to ten proces był, wiecie, ślepy człowiek znaleźć strumyk trochę też mu musiało zająć. To nie było, wiecie, że obrócił się i za nim była woda. Jemu zajęło czas. On potrzebował uwierzyć. On by mógł powiedzieć, no to co to, nałożył mi coś na oczy i dalej nie widzę. No i by mógł stanąć i płakać i mówi, no ale Jezu, ja dalej nie widzę. Wyraźne słowo wiary miał. Idź, umyj się. Więc on szedł, szukał, pytał się o strumyk, zaprowadź mnie, kogoś tam musiał poprosić i nie wiemy, ile to trwało. Czasami, wiecie, tak samo trędowaci. Kiedy przyszli trędowaci do nich i do Pana Jezusa i wołali, Synu Boży, Synu Dawida, oczyś nas, uzdrów nas, to wtedy Pan Jezus powiedział do nich, poszedł do nich i powiedział, idźcie, pokażcie się kapłanowi. I wiecie, to też nie było tak, że wiecie, za rogiem był kapłan. Czekał na trędowatych. Kolejka była ułożona. Nie. Tam trzeba było się umówić, tam był czas, tam było... Wyobraźcie sobie dzisiaj NFZ.
Na specjalistę trzeba trochę poczekać, prawda? Więc tam też nie było od razu. I ja sobie wyobrażam, że ci ludzie dalej w tych łachach czekali i myśleli, ciekawe, czy tak, czy nie. No, ale powiedział, idź, pokaż się, no to idę się pokazać. I oni dalej byli. Wiecie, kiedy czasami oczekujemy, nasze oczy tego nie widzą, ale Słowo Boże mówi, że już otrzymałeś. I w tym momencie możesz zacząć dziękować. W tym momencie dziękujesz i uwielbiasz Boga. Amen. Zacznijmy tak robić. Słuchajcie, Boże Słowo się nie myli. Bóg się nigdy nie myli. Halleluja. Przytoczę takie świadectwo, ja już to kiedyś mówiłem. Pewna siostra w Anglii to była, było, kiedy modliła się, poprosiła Boga o uzdrowienie i kaznodzieja głosił właśnie to słowo chyba, że kiedy prosicie, to już otrzymaliście, kiedy to jest zgodne z wolą Bożą. Ona się modliła o uzdrowienie, była bardzo widocznie zniekształcona. I kiedy ona na każdym zgromadzeniu, wyobraźcie sobie, siostra na każdym zgromadzeniu, wszyscy widzą, że nie jest uzdrowiona, że się nic nie wydarzyło, a ona podnosi ręce i uwielbia Boga i dziękuję Ci, Panie, za moje uzdrowienie. Dziękuję Ci, że Ty mnie zupełnie uzdrowiłeś z mojej dolegliwości, z mojej choroby. No i wszyscy patrzą się i sobie myślą, no coś chyba jest nie tak z nią, no trzeba jej to zwrócić uwagę. No i gdzieś tam słuchy ją doszły, że gdzieś tam już plotkują o niej, że już rozmawiają, że tam mówią, no słuchaj, ty z siostrą już 3 lata dziękujesz za uzdrowienie, a na twojej twarzy, na twoim ciele się nic nie zmieniło. I ona pewnego razu poszła do komory, tak jak zawsze chodziła, uwielbiała Boga, modliła się, była bardzo gorliwa w modlitwie. I ona mówi, Boże, ja wiem, że jestem uzdrowiona i mi niczego nie potrzeba. Jestem przekonana, bo Twoje słowo mówi, że jeżeli przyjdziesz, poprosisz, otrzymasz, ja to otrzymam, mam. Dla mnie jest okej. Jest super. Ale proszę Cię o tych biednych ludzi w kościele, którzy mają taki wielki problem z tym. Zrób coś do nich, żeby mogli też zobaczyć. I słuchajcie, budzi się rano, patrzy do lustra, jest zupełnie uzdrowiona. 18-latka, jakby. Przychodzi do kościoła, uwielbia Boga. Boże, dziękuję Ci, że mnie uzdrowiłeś. Jej modlitwa się w ogóle nie zmieniła. To jest wiara. To jest modlitwa z wiarą. Bóg niesamowite rzeczy czyni przez swoje słowo. I w ogóle to nie ma wspólnego nic z naszym oglądaniem. Czasami może modlisz się latami i myślisz, ile jeszcze będę się modlić, ile się będę modlił, żeby Bóg to usłyszał. Jeśli modlisz się z wolą Bożą, zgodnie z wolą Bożą, to chcę Ci powiedzieć, że On to usłyszał za pierwszym razem, kiedy otworzyłaś usta. Jeszcze słowa nie wyleciały, On to już usłyszał i odpowiedź już by poszła. Amen? Tak mówi Boże Słowo i ja wierzę w to Boże Słowo. Halleluja. To, że się to w fizyczny sposób musi wykonać, to czasami trzeba trochę czasu. Ale to nie do nas należy. Amen? To należy do Boga i chcemy Jemu zupełnie polegać na Nim, zaufać Mu, dlatego że kiedy Bóg mówi coś, On tego dotrzymuje obietnic. Amen? Wyobraźcie sobie sytuację Abrahama. Piękna historia. Wiecie, człowiek, który naprawdę, kiedy czytałem Słowo Boże, pokochałem go od samego początku. Abraham dostał obietnicę, że będzie miał syna. Jego upragniona, jedyna, wiecie, jedne pragnienie, tęsknota, to żeby mieć potomstwo, że będzie miał syna. Bóg mu obiecał. Co Abraham zrobił? On nie patrzył się, nie zaglądał, nie narzekał każdego dnia, nie mówił, że się nic nie dzieje, ale on wierzył i ufał Bogu i dziękował. I wiecie, co Bóg mu powiedział? Tak jak piasku morskiego będzie twojego potomstwa. Wyobrażam sobie, że Abraham, nigdzie tego nie czytamy, że wychodził przed namiot, brał piasek i próbował liczyć. I tak sobie przesypywał i mówi, Boże, niesamowite, niesamowite, halleluja. Tak jakby głaskał po głowie swoje dzieci, potem swoje wnuki, prawnuki. I ten piasek przesypuje. Amen, halleluja. Ale kiedy wchodził do namiotu, nie było ani jednego dziecka. Zgadza się? A Słowo Boże mówi, że wbrew nadziei uwierzył Bogu. Amen. I Bogu się to podobało. Widzicie, co Bogu się podoba? Że kiedy On powie słowo, to ty nie polegasz na tym, co widzisz, ale wierzysz Mu. Do końca. Bez granic. Boże, powiedziałeś. I ludzie przychodzą i mówią, ty, ale nic się nie dzieje. Ale Bóg powiedział. Halleluja. I każdy o każdym innym by mógł opowiadać następny i następny. Słuchajcie, chciałbym przytoczyć tylko przykład, bo my sobie teraz mówimy o woli Bożej. Fajnie się jest modlić modlitwą wiary, kiedy już wiesz, czego chce Bóg. Amen? Kiedy wiemy, czego chce Bóg, możesz śmiało podnieść ręce, powiedzieć, Ojcze, proszę Cię o to i o tamto. Ale teraz jak wiedzieć, jaka jest wola Boża? I to jest też nam objawione, to co troszeczkę Wam przedstawiłem. Jezus Chrystus, objawieniem woli Bożej. Halleluja. Kiedy czytam Ewangelię, jestem pełen podziwu, jestem pełen radości. Wiecie, kiedy przychodzi na przykład temat, daję tylko taki, bo jest najbliższy nam wszystkim, temat uzdrowienia.
Czy Bóg chce uzdrowić wszystkich? Czy każdego Bóg chce uzdrowić? Wiecie, to jest taki temat, kiedy wiele chrześcijan, ile chrześcijan, tyle by się mogło zbywać. Ale kiedy popatrzymy się na Słowo Boże, jest to tak proste i klarowne, że On z tym nie ma żadnego problemu. Amen? To jest Jego wolą. Dlaczego? Dlatego, że Pan Jezus jest obrazem Boga. Kiedy przyszedł na ziemię, to wiecie, ja sobie wyliczyłem, że ponad 1/3 swojej służby i poświęcenia i czasu spędzał właśnie na uzdrawianie chorych. Chcemy przeczytać jakieś słowo? Wspaniałe jeszcze słowo z Dziejów Apostolskich. Ja wyjątkowo, wiecie, dzisiaj dużo czytam. Ja nigdy nie czytam tyle słowa i cieszę się, że się mi udało dzisiaj tyle przygotować. Wiecie o Jezusie z Nazaretu, że sam Bóg namaścił Go Duchem Świętym i mocą. Wiecie też, że wszędzie, gdzie chodził, czynił dobrze, chcę, żebyście to zapamiętali, i leczył wszystkich dręczonych przez diabła, a działo się to tak dlatego, że był z Nim Bóg. Amen. Czynił dobrze, więc czy uzdrowienie jest dobrą rzeczą? Czynił dobrze, halleluja, chcielibyście to zapisać, zapamiętać. Kiedy przychodzisz do Boga, przyjdź odważnie, bo to jest dobre i On to chce robić. Amen. Kiedy z takim przekonaniem przychodzimy, że Bóg chce, Jego wolą jest, aby uzdrowić, czynić dobrze, uzdrawiać, uwalniać. Halleluja, bo był z Nim Bóg, działo się dlatego, że był z Nim Bóg. Halleluja. Wiecie, to słowo mówi mi o tym, że Jezusa Chrystusa namaścił Duch Święty mocą po to, żeby chodził wszędzie, gdzie potrzeba, aby czynił dobrze i leczył wszystkich. To słowo też się mi podoba. Dręczony przez diabła, jeszcze bardziej się mi podoba. A działo się tak dlatego, że był z Nim Bóg. Przespaniałe. Halleluja. Słuchajcie, Jezus Chrystus objawił nam i pokazał, czego chce Bóg. On powiedział, że On robi to, co czyni Ojciec, czyli czyni dobrze, uzdrawiając każdą chorobę. Amen? Dlatego w każdej sytuacji, kiedykolwiek masz potrzeba, tym bardziej, jeżeli to jest uzdrowienie, jeżeli to jest choroba, przyjdź do Pana, przyjdź do Boga i ufnie i odważnie. I nie musisz pytać się, Boże, nie wiem, czy to jest Twoją wolą. Wiecie, pokora i taki może już przesąd ludzki albo czasami nas mówi tak, że nie wiadomo, czy Bóg mnie czegoś nie chce nauczyć. Wykreś, wygumuj to ze swojego życia, bo to tylko obraża Boga. Często w moim życiu sobie tak mówiłem, może się czegoś przez to nauczę. Wiecie, co sobie zrobiłem? Kiedyś sobie nogę skręciłem na nartach. I tak sobie myślę, miałem gdzieś tam jechać, miałem coś tam robić, miałem tam grać na jakimś spotkaniu, ale musiałem leżeć w łóżku. I tak sobie pomyślałem, a może Bóg tak chciał, bo miałem kilka książek do przeczytania, a nigdy bym ich nie przeczytał, może tak chciał. Wiecie, musiałem z tego pokutować, bo to jest największe kłamstwo diabła, jakie może być. Wypowiedziane przez moje usta. Bóg nigdy nie chce Twojego nieszczęścia, żeby Cię czegoś nauczyć. On to potrafi zrobić, złapiąc się za rękę. Amen? Czy rodzice robią jakieś tragedie w swoim życiu, żeby dzieci czegoś nauczyć? Nie. A mimo to jest ich dosyć w naszym życiu. Rodzice chcą nas uchronić od tego. Dlatego Bóg tym bardziej niż rodzice ziemscy. Amen? On chce Ciebie nauczyć, ale dobrym, miłosiernym swoim postępowaniem, głosem. Amen? Swoim słowem. On chce Ciebie skłonić, abyś razem siadła z Nim i dowiedziała się, czego On chce. I żebyśmy się mogli zgodzić razem z Nim. Amen? Halleluja. Dlatego, kiedy potrzebujesz uzdrowienia, przyjdź śmiało i odważnie, tak jak żeśmy mówili. Wyprostuj się, podnieś swoją głowę, powiedz, Ojcze, ja wiem, że dla mnie jest. Amen? Halleluja. I wiecie, takie trzy pytania mam. Kiedy ja sobie to zapisałem, bo muszę to czasami zanotować. I zapisałem sobie tak. Boże, czy Ty chcesz uzdrowić wszystkich? Więc żeby na to pytanie odpowiedzieć, musiałem sobie dać pomocnicze pytanie. I dałem sobie pomocnicze pytanie takie. Czy Bóg potrafi uzdrowić wszystkich? Amen? Bez dwóch zdań. Wszyscy się zgodzimy, prawda? Bóg potrafi uzdrowić wszystkich. Więc jeżeli Bóg potrafi, wiecie, ateista nawet by sobie odpowiedział na to pytanie. Jeśli jest Bóg Wszechmogący, który stworzył ten świat i wszystko, co w nim funkcjonuje, to jest w stanie poradzić sobie ze wszystkim. Więc jeżeli Bóg potrafi wszystkich, to pytanie drugie, czy uzdrowić chce wszystkich? Amen? Wiecie, jakie pytanie się mi nasunęło najbardziej? Czy chce uzdrowić mnie? Czy czasem nie jestem w tej grupie, której akurat nie chcę uzdrowić? Albo może nie ma czasu dla mnie? Albo może nie jestem aż tak chory, jak tamci inni, którzy bardziej potrzebują niż ja? I wiecie, jakiekolwiek myślenie dołożysz do tego, to tylko oddala cię od Boga, od Jego woli. Dlatego porzuć to wszystko i przyjdź do Niego i powiedz, Boże, wiem, jaka jest Twoja wola, a Słowo Twoje mówi, że jeśli wiemy, jaka jest Twoja wola, chcę przyjść i chcę otrzymać ich. Biorę to. Amen. I dziękuję Ci, że to otrzymałem. Halleluja. I wiarą chwyć i pilnuj i dbaj o to, aby Ci tego nikt nie ukradł.
Wiecie, my nie musimy walczyć z mocami ciemności, nie musimy walczyć ze szatanem, nie musimy walczyć, bo to Jezus Chrystus zwyciężył, amen. Ale wiecie, o co musimy walczyć? O to, żeby tego słowa ci zwątpienie nie przyszło i nie wykradło, żeby ptaki nie wydziobały. Bo kiedy przyjdzie zwątpienie, kiedy przyjdzie próba, to wtedy się okazuje, czy ty dalej ufasz. Wiecie, po kilku latach może się okazać, że już osłabłeś trochę i sobie myślisz, ciekawe, czy tak jak Abraham mówi, ciekawe, czy to jest aktualne. Muszę iść znowu na zachód, w nocy i policzyć te gwiazdy. Abraham nie miał Słowa Bożego, ale ty i ja mamy je. Dlatego to jest tak bardzo ważne, aby każdego dnia nasączać się Bożą wolą, aby nasączać się Jego wolą, aby Jego głos słyszeć. I słuchajcie, to, że przychodzisz do społeczności z Nim, kiedy modlisz się w komorze, czy gdziekolwiek jesteś, czy śpiewasz, czy uwielbiasz Boga, słyszysz Go, On potwierdza to słowo. Halleluja. I chcieli Go wypowiadać na głos. Mi to zaczęło bardzo pomagać. Kiedy ja w swojej modlitwie często biorę Biblię, Słowo Boże i czytam to na głos. Słuchajcie, te obietnice, które tutaj czytamy, że kiedy wiem, że to jest wolą Bożą, wiem też, że już otrzymałem i powtarzam Tobie, że już otrzymałem od Niego to, o co prosiłem 5 lat temu. Ja się uparłem 3 lata temu, dlatego że, wiecie, mam takie świadectwo, kiedy 3 lata modliłem się, przez 3 lata modliłem się o pewną sprawę w moim uzdrowieniu, w moim ciele. To było wiele lat temu. Więc modliłem się i uczyłem się. Kiedy, wiecie, już zwątpienie mnie dopadowało, widziałem, że brakuje mi głosu Pana. Tej prostej rzeczy, żeby usłyszeć od Niego, żeby być i popatrzeć się i zobaczyć, że się nic nie zmieniło sprzed 3 lat. I wiecie, po 3 latach dopiero, kiedy zorientowałem się, że wyznaję każdego dnia, ogłaszam Boże Słowo, że to jest aktywnością w moim sercu, w moim życiu, zobaczyłem, że fizyczne zmiany przychodziły w moim życiu. Amen? Więc czasami potrzebujemy czasu. Czasami my potrzebujemy. Nasze uzdrowienie potrzebuje czasu. Amen? Przy tym musiałem też dbać o siebie, nauczyć się czegoś, co więcej Bóg nam dał cudowny dar. Nasze życie, nasze zdrowie. My musimy dbać o nie. To jest Jego wolą. Amen? Halleluja. Nie ma tutaj wykładu o zdrowej żywności. Idziemy dalej. Słuchajcie, i to jest właśnie to słowo, które chciałem powiedzieć, że Bóg, Jego wolą jest, aby przychodzić, aby odważnie stanąć przed Nim. Halleluja. Wiecie, z czym mamy największy problem? Ja już będę powolutku kończył pierwszy wykład z 10 następnych. Modlitwa wiary. Kiedy już wiemy, czego chce Bóg, że On potrafi wszystkich uzdrowić, że On potrafi uzdrowić mnie. Kiedy już wiem, że On chce uzdrowić mnie, o właśnie, to jest fajne pytanie. Kiedyś pewien człowiek przyszedł do Jezusa i mówi: Jezusie, jeśli chcesz, możesz mnie uzdrowić. Piękne zdanie, prawda? Wiecie, co Pan Jezus powiedział? Ja sobie wyobrażam, że On krzyknął. Tak samo jak na Golgocie powiedział: wykonało się. Tak samo to zdanie zapamiętajcie, bo ono jest tak samo ważne. Chcę, bądź uzdrowiony. I On to powiedział raz na zawsze. Nie chciał nigdy inaczej. Amen? Jeśli możecie, zapiszcie i chciejcie to wyznawać. Jezu, ja wiem, że Ty chcesz mnie uzdrowić. Amen? Bo wiecie, wątpliwości najczęściej się zaczynają wtedy, kiedy my myślimy, że Bóg może nie chce. Albo nie jest zainteresowany moją osobą. Albo może, wiecie, i różne może. To są wszystkie nasze myśli, które prowadzą do zwątpienia. Chcę, bądź uzdrowiony. Halleluja. Wiecie, taki jest Boży Syn i taki jest Bóg. On nie ma innych myśli, ale myśli o pokoju. Amen. Ma dobre myśli o Tobie i On chce. Dlatego kiedy chce, to co należy zrobić? Przyjść i poprosić. Amen. Słuchajcie, gdyby Bóg się kierował potrzebą, to są ostatnie moje zdania, gdyby Bóg się kierował potrzebą, to na ziemi nie byłoby ani jednego człowieka niezbawionego, ani jednego człowieka zniewolonego, ani jednego człowieka chorego. Gdyby Bóg się kierował potrzebą, bo On jest wszechmogący i potrafi wszystkich doskonale uzdrowić, zbawić. Amen. Ale wiecie, czym Bóg się kieruje? Wiarą. Amen. Każdy, kto wzywa imienia Pańskiego, będzie zbawiony. Widzicie to? Ci, którzy przychodzą do Niego, którzy wzywają, otrzymują. Wiecie, Pan Jezus, kiedy chodził po ziemi, chociaż takie wielkie namaszczenie Ducha Świętego było nad Nim, tak potężne namaszczenie, że czynił dobrze, uzdrawiał wszystkich. Wiecie, tłumy cisnęły się do Niego i jest napisane, a On uzdrawiał wszystkich. Ewangelia Łukasza, 6 rozdział. Tak jest napisane, wszystkich. Tłumy, słuchajcie, wszystkich uzdrawiał, jednak nie uzdrowił wszystkich w całej Jerozolimie.
bo nie przyszli wszyscy. Dlatego też nie ma potrzeby modlić się o cały świat i modlić się o wszystkie szpitale, żeby ludzie wyszli ze szpitali. Ale należy głosić, należy modlić się o tych, którzy pragną, ogłaszać ci, którzy pragną. Amen? Halleluja. Dlatego też nasze spotkania, kiedy zachęcamy do wezwania są, kiedy potrzebujesz, iść śmiało i odważnie zawsze, przychodź przed tron Boży. Tak naprawdę to przychodzimy do Boga, bo nikt z ludzi nie ma mocy do uzdrowienia. Mamy namaszczenie przez Jezusa Chrystusa, przez Ducha Świętego do tego, aby posługiwać sobie nawzajem, ale uzdrawia Jezus Chrystus. Amen? On jest Bogiem. Halleluja. I na koniec chciałbym powiedzieć, że Bóg jest tym, kim mówi, że jest. Jeżeli On mówi, że jest Twoim Bogiem, że jest tym, który chce Ciebie uzdrowić. Ja tylko dałem jeden przykład, słuchajcie, bo to jest najbliższe mojemu życiu, uzdrowienie. Ale tych dróg jest bardzo wiele. Ja nie uparłem się teraz, że wszyscy muszą być uzdrowieni. Nie myślcie sobie. Ja tylko dałem przykład, bo tego doświadczałem, przeżywałem i przeżywam tego na co dzień. Ale widzę, jak Bóg wielce mnie nauczył tego i uczy mnie tego, jak przyjmować wiarą. Halleluja. I chcę się z Wami tym podzielić, żeby nie być, żeby ktoś czasem nie minął czegoś. Amen? I Bóg jest tym, kim mówi, że jest i On to, co obiecał, to spełni. Amen? Dlatego, kiedy już wiesz, jaka jest wola Boża, kiedy wiesz, czego chce Bóg, idź śmiało i módl się i proś i weź i dziękuj za to, bo już otrzymałeś. Halleluja. Amen? Amen? I na sam koniec powiem wam, jacy są dwaj wrogowie, przeciwnicy Bożego objawienia i Bożej wiary w naszym życiu. Jest dwóch wrogów. Jedna podpowiedź, nie jest to szatan. Co wam przychodzi do głowy? Wiecie, co to jest? Mówię też ze swojego doświadczenia. Właśnie jedno już powiedziałem. Rozum i doświadczenie. Rozum mówi ci, to się nie może stać. No ale jak to tak? Przyjdziesz, poprosisz i już dziękujesz? Że nic nie zobaczyłeś, nic nie wziąłeś. Twoje ręce niczego nie dotknęły. Twój rozum niesamowicie spekuluje. Słuchajcie, rozum tak wałkuje, że się w głowie nie mieści. Nakręca ciebie tak, że nawet nie wiesz czasami, co się dzieje. Tyle myśli na minutę. Dlatego Bóg mówi, nie polegaj na własnym rozumie. Zaufaj Panu całym swoim sercem. Amen? Jest taka część w twoim życiu, którą Duch Święty mieszka i zaufaj Mu. A ta część mówi, że kiedy Bóg powiedział, że zrobi, to zrobi. Amen? I rozum ci mówi, to się nie spatrzcie, co się dzieje. Nie, to w ogóle nie ma szans. Nie w tym wieku. Teraz to się nie stanie, nie ma mowy, koniec. To w ogóle, jakkolwiek byś to chciał, nie wytłumaczysz tego. Słuchajcie, to jest niezrozumiałe. Jeżeli czegoś nie wytłumaczysz, to się nie może stać. Wiecie, że nawet w Kościele takich rzeczy czasami kiedyś tam się już pojawiły w Europie? Że jeżeli czegoś nie potrafisz wytłumaczyć, to jest niemożliwe. Kiedyś słyszałem kaznodzieję, który mówił, że prawdopodobnie z tym Jonaszem to do końca musiało nie tak być. Ale potem się uradował, ucieszył się chyba, bo powiedział, że jakąś rybę znaleźli, która gdzieś tam potrafi połknąć człowieka. Słuchajcie, a człowiek, który wierzy, mówi, gdyby to karp połknął człowieka, to jeżeli tak by napisałem było w Słowie Bożym, to też jest okej, prawda? Dlatego, że wiara polega na tym, co mówi Bóg, nie na tym, co mówią ludzie, amen? Nie na tym, co mówi twój umysł i potrafi to wytłumaczyć albo to wypiera, ale na tym, co mówi Bóg. I kiedy ty kładziesz swoją wiarę na tym, co mówi Bóg, wtedy już nie ma problemu. Halleluja. Ale musisz zawalczyć o to, aby to wytrwało. Nie musisz walczyć z diabłem, z nikim, ale ze własnym rozumem, żeby on ciebie nie przerósł. Więc dlatego, jeżeli się naukowych rzeczy naczytasz, to często może być ta przewaga w inną stronę. Czytaj Boże Słowo. Amen. To, co jest wieczne i to, co mówi Bóg. I druga rzecz to jest doświadczenie. Wiecie, ciągle się tego uczę, ciągle się tego uczymy, że tak zawsze było i teraz te chyba też tak będzie. Kiedy wiecie, wielcy mężowie Boży modlą się o przebudzenie, walczą, kolana zdarli, gardło zdarli, włosy wytarli na głowie, już wyłysieli zupełnie, bo wydarli wszystkie włosy i wiecie, już nie mają siły i już wiesz, padli i przychodzi przebudzenie i zaczynają się dziać rzeczy i wiecie, coś się dzieje nie po ich myśli i zaczynają przeciwko temu walczyć. Dlaczego? Bo nigdy w życiu tak w historii nie było. To jest doświadczenie, które może stanąć na drodze przeciwnej tego, co chcemy otrzymać od Boga. Więc ci dwaj wrogowie będą nam zawsze towarzyszyć i musimy tutaj stawić opór, być czujni i w społeczności z Panem, żeby nie dać się wplątać ani w swoje rozumowanie, ani w jakieś tam, wiecie, łamigłówki, ani też doświadczenie i powiedzieć, no nie, to tak przez ostatnich 30 lat nie było i teraz też tak nie będzie.
Musimy otworzyć się na to, co chce Bóg, bo On może przyjść zupełnie w inny sposób. Wiecie, kiedy w Brazylii wybuchło przebudzenie, mówię wybuchło, bo tak rzeczywiście, to ci, którzy się modlili o to przebudzenie, powiedzieli, że nigdy w życiu nie myśleli, że w taki sposób przyjdzie. Że to zupełnie wywróciło ich sposób myślenia do góry nogami. Musieli się na nowo wszystkiego uczyć, bo zupełnie to poprzewracało całe ich wyobrażenie. Bo Bóg przychodzi po swojemu, amen? A my nie musimy i nie powinniśmy tego robić, żeby cokolwiek układać po naszemu. Dlatego kiedy Bóg mówi do ciebie słowo, kiedy masz słowo, halleluja, uchwyć się tego słowa, modlij się zgodnie z tym słowem, dziękuj Bogu i traktuj go tak, jakbyś już otrzymała, jakbyś otrzymał tę odpowiedź. Jak już by przyszła, jeżeli to jest uzdrowienie, tak jak powiedziałam przed chwilą, to już dziękuj za niego i pomimo tego, że noga cię boli dalej, to dziękuj Bogu, rozmasuj i uwielbiaj go za jego uzdrowienie. Amen? Halleluja. Wiecie, to jest niesamowicie trudne. Ja niczego prostego nie głoszę dla rozumu. Ale dla serca jest to ulga. Amen? Dla serca, kiedy przyjmujesz wiarą, możesz to wyznawać, ogłaszać. I ja tak robię w moim życiu. Halleluja. Każdego dnia staję z dziękczynieniem, z uwielbieniem i dziękuję za to, że mogę trwać w Bożych cudach. Halleluja. Amen? Halleluja. Bo On jest cudowny. Modlitwa wiary. Chciałbym was zachęcić, abyśmy czym więcej korzystali z modlitwy wiary. Dowiadujmy się, czego Bóg chce. Jeżeli coś potrzebujesz w swoim życiu, to dowiedz się, że Bóg tego też chce. Halleluja. A potem tylko poproś i dziękuj Mu za to, co otrzymałeś. Otrzymałaś. Amen? Halleluja. Dlatego chcę bardzo zachęcić was wszystkich i siebie też, abyśmy trwali w tym, co mówi Bóg. To jest ważne. Wiara zawsze opiera się na tym, co mówi Bóg. Nigdy na niczym innym. Kiedy Bóg powiedział, wtedy jest cud. Halleluja. Kiedy wiarą się Go uchwycisz. Halleluja. Skłońmy nasze głowy. Panie Jezu, dziękuję Ci za ten czas. Dziękuję Ci za to, że Ty mówisz do nas słowo. Halleluja. Dziękuję Ci, że Ty nas kochasz. Wiem to, bo Panie, mówisz tak cudowne rzeczy dla nas i chcesz, abyśmy weszli na wyższy poziom. Dziękuję Ci, Panie, że to słowo może zakorzenić się i może przynieść obfity owoc. Ja wiem, że to nie będzie nic innego, jak tylko uwielbienie Ojca przez to, że uwielbiony będzie przez owoce, które przyniesiemy dzięki modlitwie z wiary. Halleluja. Przez to będzie uwielbiony Ojciec, kiedy obfity owoc wydamy, Panie, kiedy zaufamy Tobie, uwierzymy Tobie i Panie, znaki, cuda, rzeczy w naszym życiu będą się wydarzać. Halleluja. Będziesz Ty uwielbiony i to za to Ci dziękuję. Uwielbiam Ciebie, Panie. Dziękuję Ci za to słowo. Dziękuję Ci za to, że Ty, Panie, przychodzisz do naszych serc. Halleluja. Niech Twoje imię będzie wywyższone. Niech będzie błogosławione. Halleluja. Amen.